O mały włos. Szefa w szoku. Reaguje też Biały Dom. Izraelski ostrzał zniszczył wieżowiec, w którym mieściły się biura API Aleja Jaziry. 13-piętrowy blok, który mieścił m.in. biura agencji Associated Press i telewizji Aleja Jazira, runął w sobotę w wyniku uderzenia izraelskich rakiet, informuje AP. Właściciel budynku został ostrzeżony z wyprzedzeniem o ataku. Niedługo później izraelskie wojsko przeprowadziło atak na dom Halila Aleja Hayeha, jednego z przywódców radykalnego ruchu palestyńskiego Hamas w Strefie Gazy. Do uderzenia doszło około godziny po tym, jak izraelskie wojsko rozkazało ewakuację budynku. Jak podało izraelskie wojsko, w budynku, w którym mieściły się biura mediów, działalność prowadził także wywiad wojskowy Hamasu, wobec czego blok stanowił prawnie uzasadniony cel działań wojskowych. Oprócz redakcji mediów w budynku mieściły się również inne biura firm oraz mieszkania. Według relacji AFP w budynek trafiło kilka rakiet. Biegliśmy schodami z 11. piętra, teraz patrzymy na budynek z daleka, modląc się, by izraelska armia ostatecznie zrezygnowała z uderzenia. Red napisał na Twitterze tuż przed atakiem korespondent AFP w Gazie Fares Akram. Oburzenie i szok z powodu ataku wyraził szef AFP Gary Pruitt. Oni izraelscy wojskowi, Red, od dawna znali lokalizację naszego biura i wiedzieli, że są tam dziennikarze. To wysoce niepokojące wydarzenie. O mały włos uniknęliśmy okropnej utraty życia, napisał Pruitt w oświadczeniu. Przez to, co stało się dzisiaj, świat będzie wiedzieć mniej o tym, co dzieje się w Gazie, dodał. Zareagował też Biały Dom. Zakomunikowaliśmy bezpośrednio Izraelczykom, że zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzy i niezależnych mediów jest najwyższą odpowiedzialnością, napisała na Twitterze rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Izraelskie wojsko podało, że przeprowadziło także atak na dom Halila Aleja Hayeha, jednego z przywódców radykalnego ruchu palestyńskiego Hamas w Strefie Gazy. Według telewizji Aleja Jazira Aleja Hayeha nie było w domu podczas ataku. Według przekazu Izraela dom członka Politbiura i jednego z najważniejszych działaczy Hamasu stanowił część terrorystycznej infrastruktury, grupy,